wchodzi do środka, nie zamykaj. To jest największy problem, jeżeli my chcemy konia zepchnąć, on nam się wkładzie do środka, a my łapiemy się za wewnętrzną wodzę i przekładamy ją przez szyję, jakby chcemy, żeby wodzą zepchnąć tego konia, jego łopatkę i szyję na zewnątrz. Ciągnąc najczęściej w tym momencie jeszcze zewnętrzną wodzę, żeby został na ścianie. Problem, pamiętajcie, jest do rozwiązania w jego tułowiu, w jego żebrach, w jego kłodzie. O tak, otwórz prawą rękę. Jedzie do przodu. Jak jest na wprost, to jedziemy do przodu. Tak jest. Super. Niżej rączki, swobodne. Tak jest. Super, gaj. Otwórz prawą rękę w zakręcie. Otwórz prawą rękę w zakręcie. Zewnętrzna pozwala mu się na ustawienie do środka. Tak. O, właśnie. Taki pierwszy stopień prostowania tego konia, żeby on troszeczkę chociaż przestał się kłaść tak mocno do środka, nie? O tak. I zmienimy kierunek. Na przekątnej dodaj troszeczkę w kuzie. Tak.
przygotuj ramiona, tak, i biodra, tak. Jedź łydkawie, jedź łydkawie. Super. Jedź równo łydkawie, tak. Super. Delikatnie zbierz wodę, nic nie robiąc ręką. Tylko mu zaoferuj. Zbierz tak, żeby delikatnie dotknąć wędzidła tylko, ale nic, równe wodze, równe, delikatne wodze. Równe, delikatne ręce. Tak. Troszkę lewą rękę skróć wodze, wysuń do przodu. Zewnętrznie. Skróć delikatnie wodę, bo masz dotknięte. O, tak, super. Super. Teraz masz konia przed sobą, równego, na dwóch wodzach. Tak, jest. Tak, jest. Teraz masz fajnego konia równego przed sobą. O, kto chodzi? Nie obniżaj, nie. Zobacz, uważaj, bo masz za dużą różnicę w rękach. Tu podnosisz, tam opadasz. Musisz mieć świadomość, jeżeli coś takiego robisz, to już wpływasz na konia, tak? Już coś chcesz od niego. Jeżeli to jest tylko nawyk, nic nie wnosi, to jest zły nawyk. Musisz wiedzieć po co. Wewnętrzną, jeżeli już potrzebujesz, to odstaw do środka troszkę. Odstaw wewnętrzną rękę trochę do środka. Tak jest. Tak jest. Nie naciągaj. Biodro wewnętrzne, biodro niżej. Niżej bioderko wewnętrzne. Niżej bioderko, tak. Baw się tam, opadaj na jego grzbiet, wpływaj na jego żebra, tak, jest. Tak, a ręce z przodu, o właśnie. Szybciej nas koń usłyszy, super. Ręce towarzyszą do przodu. Szybciej nas koń usłyszy tu, jeżeli zamilkniemy rękoma. Bo jeżeli tu wprowadzamy chaos i cały czas coś robimy, powodujemy napięcia i ten koń wtedy mniej nas słyszy, w naszych nogach i biodrach. Tak jest. Tak jest. Tak. Otwórz wewnętrzną rękę i przesuń bioderkiem go na zewnątrz. Tak. Tak jest. Są małe kroczki. Małe kroczki, o które nam chodzi. Okej. Okay. I do stępa na chwilę. On płotki skacze? Takie rzeczy różne? Raczej tak, ale na początek raz, żeby